Nazwałem to swoje wystąpienie Apokalipsa jako syntezę historii świętej. Jest to pewien punkt widzenia, który jest w tej chwili mniejszościowy wśród egzegetów, niemniej jest bardzo interesujący. I moim skromnym zdaniem, nie tylko moim, stanowi pewnego rodzaju przełom egzegetyczny. To, czy nie tak dawno się brałem udziału w takim, takich właśnie internetowych rekolekcjach, które no powiedzmy na temat siedmiu listów z Apokalipsy świętego Jana były w dosyć osobliwy sposób prowadzone. Pewnym z was by się może podobało, a pewnym nie. No ale jedną właśnie rzecz ów ksiądz rekolekcjonista zauważył bardzo trafnie, że Apokalipsa świętego Jana to jest ostatnia księga Pisma Świętego. I tak jak się kończy jakaś wielka symfonia Beethovena, na przykład, to w ostatnich 30 sekundach tej symfonii następuje jakiś paroksyzm wszystkich muzycznych tematów i grane jest to wszystko forte fortissimo. Wszystkie te tematy brzmią równocześnie i jeżeli się nie znało tych poprzednich wątków, które wprowadziła ta symfonia, ta muzyka, to ma się wrażenie, że to jest jeden wielki hałas, huk. I może nawet jest to nieco przerażające, a to jest po prostu finał, w którym te wszystkie wątki zostały zsyntetyzowane w jakimś jednym wielkim krzyku. No a potem następuje tylko już brawa. I właśnie czymś takim jest Apokalipsa świętego Jana. To nie jest przepowiednia o tym, co będzie, co czeka Kościół, tylko to jest wizja, to jest synteza całej Biblii, i która daje nam wizję tego, jak Bóg patrzy na świat, patrzy na ludzi i jaki czeka nas koniec w związku z tym, jakie ma zamiary wobec nas. Co ciekawe, ponieważ jakoś chrześcijanie nie za bardzo chcieli patrzeć na Apokalipsę w taki sposób, no to teraz mamy takie właśnie wielkie syntezy historiozoficzne, które nam właśnie przedstawiają całość dziejów, w które wierzy mnóstwo ludzi, a najbardziej znaną propozycją jest marksizm. Tak, właśnie marksizm. Kiedyś, właśnie nie tak dawno temu, przeczytałem książkę włoskiego dziennikarza, który w tej chwili nie ma poglądów marksistowskich, ale kiedy za młodych lat, no bo to strasznie ten marksizm wciągał i interesował. No i teraz jak się siebie pyta, czemu on tak dał się, bo teraz wierzył w jakieś bzdury niesamowite, on powiedział, no nie, ja nie wierzyłem tam w żadną rewolucję proletariacką, ani w czołową rolę Związku Radzieckiego, ale ten marksizm dawał mi wizję, dawał mi zrozumienie tego, kim ja jestem, jaki jest świat, w którym żyję, do czego to wszystko dąża. I to było dla niego najistotniejsze. I proszę bardzo, my, chrześcijanie, mamy taką księgę, która nam to daje, ale właśnie przez fałszywe rozumienie jej treści, jakieś takie właśnie katastrofistyczne, czy zupełnie sekciarskie, tę wizję żeśmy zatracili i tego już nie mamy. Po prostu nie patrzymy na świat, na siebie i na własne dzieje,
oczami samego Boga. I teraz, jeśli chodzi, no czemu chrześcijańska egzegeza Apokalipsy tak często nie jest w stanie właśnie wydobyć tego aspektu syntezy, tylko szuka pewnych wyjaśnień kompletnie gdzie indziej. No, przyczyniły się do tego takie właśnie bardzo, że tak powiem, natarczywe założenia egzegetyczne, można to nazwać są wręcz dogmaty egzegetyczne dotyczące Apokalipsy, których w zasadzie, jakby się dobrze przyznać, są zupełnie nieutrafione albo nie do końca. Pierwsze właśnie takie założenie, to jest mój pierwszy punkt polemiki z przedmówcą, że Apokalipsa została napisana jako księga pocieszenia dla prześladowanych chrześcijan. To jest punkt widzenia bardzo silnie przyjęty w egzegezie i katolickiej, i protestanckiej. Ale w tej chwili jednak większość egzegetów i historyków zajmujących się tą kwestią zauważa, że w czasach, kiedy ona została napisana, przynajmniej wtedy, kiedy powstaje redakcja ostateczna, czyli jak się przyjmuje około roku 95 po Chrystusie, nie było żadnego prześladowania chrześcijan ze strony Rzymu. Owszem, było coś innego. Wtedy panował cesarz Domicjan, który był typem wyjątkowo nieprzyjemnym i psychopatycznym. I on zarządził coś w rodzaju prześladowania filozofów, a więc prześladowania intelektualistów. I to jeżeli wśród tych intelektualistów, tych filozofów byli chrześcijanie, no to owszem, to oni także przy okazji bywali prześladowani, ale głównie to chodziło o jakichkolwiek mądrych ludzi, którzy mogli zagrozić jego władzy absolutnej. No i kiedy się przyjrzymy tym listom, właśnie 7 listom, w 2 i 3 rozdziale Apokalipsy zauważamy, że tak naprawdę 2 albo 3 kościoły są naprawdę prześladowane. Chodzi o kościół w Smyrnie, chodzi też o kościół w Pergamonii, no i może także kościół w Filadelfii. No, może nie jest prześladowany, ale czuje się jakiś zastraszony. O, tak bym powiedział, mimo że może jeszcze nie jest prześladowany. A pozostałych nie ma żadnego śladu jakichkolwiek prześladowań. Wręcz na odwrót, ma się wrażenie, że taki że chrześcijanie kościoła w Efezie czy kościoła w Laodycei są więc grupą prosperującą, której w zasadzie nie zagraża nikt. Druga, że tak powiem, drugie takie założenie, dotąd niekwestionowane, to jest to, że Jan został zesłany na Patmos niczym do kolonii karnej, co się po łacinie nazywa exilium ad insulam, to znaczy cesarz bardzo często, chcąc się pozbyć jakiejś osoby niewygodnej, wysyła go na jakąś małą wyspę, albo w ogóle gdzieś tam bardzo daleko na krańce imperium, na przykład papież święty Klemens Rzymski został wysłany na Krym i tam rzeczywiście umarł pracując w kamieniołomach, jak się przypuszcza, chociaż też nie wszyscy się zgadzają z tym, że to tak z nim było. A my wiemy w tej chwili, jeżeli ktoś był na Patmos, tak jak ja, i tam
dotarł jeszcze do odpowiednich materiałów historycznych, gdzie że Patmos w okresie Domicjana nie była wcale traktowana jakoś jako kolonia karna, bo była ważnym portem w drodze do Efezu. Jeżeli no, była jakaś tam burza czy coś takiego, no to taki statek, który płynął do Efezu, mógł się właśnie zatrzymać na Patmos. Poza tym na szczycie góry w Patmos, tam gdzie dzisiaj jest właśnie klasztor świętego Jana, znajdowała się bardzo ważna świątynia Artemidy. I mówię bardzo ważna, do której niektórzy Grecy wręcz pielgrzymowali, bo to jest związane z historią Orestesa, Ifigenii i tam różne takie rzeczy. Nie będę o tym mówił może, ale trzeba sobie powiedzieć, że to nie był żaden kamieniom, ani żadna jakaś tam wyspa, na której no, była garstka ludzi i jakiś rzymski garnizon, który pilnował więźniów. Nie, absolutnie nie. Więc to, że Jan mówi o sobie, że przybył na Patmos z powodu słowa i świadectwa, może równie dobrze świadczyć o tym, że był w misji ewangelizacyjnej, a nie, że został wysłany po prostu przez władze rzymskie. No i teraz trzecie takie właśnie założenie, nie do końca prawdziwe, jest takie, że Apokalipsa miałaby zawierać wizję dziejów świata od zmartwychwstania aż do paruzji, aż do powtórnego przyjścia. No i o tym będzie mowa dalej, że Janowe objawienie zawiera niesłychanie wiele wyraźnych aluzji do wydarzeń historii świętej opisanych w Starym Testamencie i począwszy od stworzenia świata. Więc opisuje także wydarzenia, które miały miejsce niezwykle dawno temu, wręcz wtedy, kiedy Bóg stwarzał świat, stwarzał człowieka i w jakiś sposób natura ludzka się kształtowała. Czwarty taki dogmat egzegetyczny, który powoduje, że pewne części Apokalipsy mogą być zupełnie niezrozumiałe, to jest to, że ona zawiera proroctwo o zburzenia, o zburzeniu Rzymu. To są zwłaszcza rozdziały 17 i 18. W czasach starożytnych nie było ani jednego komentarza, który bym o tym mówił. Pierwsze komentarze, które by sugerowały, że chodzi o Rzym, dopiero się wtedy pojawiło, kiedy Rzym rzeczywiście został zburzony, przynajmniej częściowo, przez barbarzyńców. I to było tak na przełomie V i VI wieku, święty Cezary z Achy właśnie wysuwa taką hipotezę, a do tej pory, kiedy Rzym istniał i prosperował, nawet świętemu Augustynowi nie przyszło do głowy, żeby właśnie w ten sposób interpretować ten tekst. Bo ta właśnie wielka nierządnica to nie jest Rzym, tylko to jest Jerozolima. To jest Jerozolima, która w ten sposób, jako nierządnica, jest u proroków Izraela opisywana wielokrotnie. Jak sobie zobaczymy początek księgi Izajasza, to tam jest mowa o jak wielką nierządnicą stało się to wielkie i święte miasto. A u proroka Ezechiela to już w ogóle jest to powtarzane w nieskończoną ilość razy. Więc o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Apokalipsa mówi o tym, jak ta Jerozolima dawna, ta Jerozolima, która się zbuntowała przeciw niemu, zostaje
zastąpiona, zostaje zniszczona, nie po to, żeby nic z niej nie było, ale zostaje zastąpiona Jerozolimą nową, która pochodzi z nieba i dawny kult, który się sprawował w jej świątyni, zostaje zastąpiony nowym kultem, kultem eucharystycznym. I wreszcie piąty dogmat to jest taki, że Apokalipsa jest typowym przedstawicielem literackiego gatunku apokaliptyki z pierwszego wieku. Otóż no jest taki wybitny właśnie włoski egzegeta Eduardo Lupieri, który przejrzał te wszystkie apokalipsy apokryficzne Ezdrasza, Henocha, Mojżesza i jeszcze tam kogoś i po prostu i doszedł do takiego wniosku, że owszem, że fasada tej księgi, sama forma rzeczywiście do tych apokaliptyk nawiązuje bardzo mocno. Natomiast wszystkie treści, jakie można znaleźć w Janowie Apokalipsie, są kompletnie inne niż w tych apokalipsach apokryficznych. Bo one są najczęściej właśnie księgami pocieszenia, że właśnie chodzi głównie o to, że lud Boży przeżywa ciężkie czasy. No i co się dzieje? Zjawia się jakiś Henoch, czy jakiś inny mędrzec, czy prorok, czy święty mąż z początku dziejów, który właśnie widzi, co się będzie działo. No i mówi, że te wszystkie kłopoty, te nieszczęścia są tylko przejściowe, ale wkrótce Bóg zainterweniuje i będzie bardzo dobrze. No ale to niestety nie do końca tak to wygląda w Janowej Apokalipsie i przesłanie znacznie głębsze niż tylko takie płytkie pocieszenie, że będzie dobrze, że Pan Bóg przyjdzie i wszystkich tam przegna te wszystkie bestie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. W Apokalipsie chodzi o to, abyśmy jako chrześcijanie rozumieli te wszystkie nieszczęścia, które się na świecie dzieją i potrafili na nie właściwie odpowiedzieć w mocy zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego właśnie Apokalipsa się rozpoczyna od wizji Chrystusa, który mówi: zmartwychwstałem. No i 4 lata temu mówiłem o Apokalipsie jako misterium eucharystycznym. To jest takie krótkie przypomnienie, że Księga Apokalipsy można także czytać jako wielką liturgię, która się dzieje w niebie. Najpierw mamy pokutny akt w rozdziale pierwszym, który mówi się o grzechach i o Bożym przebaczeniu. Potem mamy liturgię słowa, którą są listy do 7 kościołów, a potem mamy liturgię w niebie, która, jak właśnie pewni komentatorzy to odkryli, przypomina świątynną liturgię Jom Kippur w czasach, kiedy istniała świątynia jerozolimska. Tylko że to jest liturgia dnia przebłagania, która się dzieje w niebie. To jest po prostu niesamowite. I Scott Hahn właśnie w swojej książce Uczta Baranka tak to komentuje. Składanie ofiar uwielbienia w rozumieniu Starego Przymierza skończyło się definitywnie wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Po roku 70 nie unosi się już dym całopalnych ofiar składanych przez Izraelitów. To, co święty Jan opisuje w swojej wizji, to rozstanie się ze starym światem,
starą Jerozolimą oraz starym przymierzem i nastanie nowego świata, nowej Jerozolimy i nowego przymierza. Wraz z nowym porządkiem świata nadszedł także nowy porządek uwielbienia. To jest bardzo ważne przesłanie Apokalipsy, bo ono także odnosi się do Żydów, którzy bardzo często nie mogli przeboleć tego, że świątyni już nie ma. Przecież wiemy, że pierwsi chrześcijanie, łącznie z apostołami, owszem, sprawowali po domach Eucharystię, łamali chleb, ale równocześnie wszyscy pilnie, grzecznie chodzili do świątyni, uczestniczyli w jej kulcie. Kiedy święty Paweł wraca do Jerozolimy, chce złożyć ofiarę w świątyni, no to w tym momencie jak najbardziej święty Jakub go przyjmuje, bracie, idź, tak, tylko uważaj na to i na tamto, bo tobie mówią różne złe rzeczy tutaj. No, ale to, że ten kult istniał, w pewnym momencie był równoległy do chrześcijańskiego, to jest fakt. I że dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, których było ogromnie wiele w tym czasie jeszcze, ten brak świątyni to był jednak cios, to była jakaś wyrwa. I Apokalipsa między innymi jest jej celem wytłumaczenie tego, co się dzieje. Czemu tak się właśnie to wszystko wydarzyło? Jaki jest sens tego? No i jest jeszcze właśnie bardzo piękny, dodatkowy komentarz kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI z książki z Eschatologia, który właśnie mówi o tym, że zburzenie świątyni, tak jak w Ewangeliach synoptycznych, ma także pewien sens eschatologiczny i to jak najbardziej się odnosi też do interpretacji Apokalipsy. Jak pisze, zauważmy, jak te dwa elementy, nieuchronne zniszczenie Jerozolimy oraz paruzja, są ze sobą powiązane. Zburzenie Jerozolimy nie oznacza końca świata, lecz początek nowej ery w dziejach zbawienia. Niemniej pozostaje wrażenie, że cała ta udręka, będąca wynikiem upadku Jerozolimy, ma swoje odniesienie do wydarzeń mających nastąpić pod koniec świata. Tak więc rzeczywiście możemy czytać te obrazy, które są niewątpliwie w Apokalipsie inspirowane opisem ruiny Jerozolimy i zniszczenia jej świątyni, jako też pewnego rodzaju zapowiedź tego, co się będzie działo przy końcu czasów. Że pewne rzeczy przeminą, nasz kult, który sprawujemy w tej chwili, przeminie i nastanie coś kompletnie nowego, jakaś nowa rzeczywistość. To nie będzie koniec świata, ale koniec, owszem, to będzie koniec jednego świata, ale równocześnie początek innego, który będzie kompletnie inny. I tak chrześcijanie żydowskiego pochodzenia musieli to przetrawić i przeżyć, że ten ich świat ze świątynią, tymi wspaniałymi świętami żydowskimi, które się ich odchodziły, minął, ale nie ma czego żałować, bo go zastąpił świat lepszy, świat, w którym jest więcej łaski, w którym jest więcej Boga. No i właśnie... Dobrze. Teraz możemy sobie powiedzieć, że owszem, taki odczyt Apokalipsy jest bardzo twórczy, bardzo wiele może nam wyjaśnić, co do okoliczności napisania, ale bardzo ciężko jest rzeczywiście wyjaśnić
jej wszystkie symbole, jej wszystkie, że tak powiem, zawiłości, wszystkie obrazy, które no bardzo przemawiają do nas, a nie za bardzo wiemy też, co to takiego może być. No i jednym z autorów, który moim zdaniem dokonał całkowitego przełomu w egzegezie apokalipsy, był Eugenio Coxini. To był ktoś, kto zajmował się egzegezą, zajmował się komentowaniem ojców Kościoła i pewnego razu opracowywał komentarz do Ewangelii Świętego Jana według Orygenesa. Napisany przez Orygenesa, to była pierwsza połowa III wieku. I w tym komentarzu to, co go uderzyło nieprawdopodobnie, to jest fakt, że kiedy był jakiś trudny moment w Ewangelii Świętego Jana, to Orygenes sięga do Apokalipsy i mówi: ten fragment z Apokalipsy właśnie jest wytłumaczeniem dla tego fragmentu z Ewangelii Świętego Jana. Ktoś by pomyślał, co on robi? Przecież to Ewangelia Świętego Jana jest tekstem łatwym, a Apokalipsa jest tekstem trudnym, a on robi to na odwrót. Czyli tak jakby dla niego ten tekst był czymś oczywistym. No. I jego główna teza jest taka, że Apokalipsa Świętego Jana przedstawia wizję, czy też syntezę całej historii świętej od stworzenia do misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. Czyli według Corsiniego Apokalipsa zajmuje się prorocką wizją przeszłości. Ale potem także zobaczymy, że chodzi też i o przyszłość. Ale przede wszystkim koncentruje się na świętej historii Izraela, którą kończy przyjście i ofiara Jezusa Chrystusa. I objawia ona, że dokonane przez Mesjasza zbawienie spowodowało upadek Jerozolimy wielkiej nierządnicy oraz zastąpienie jej przez Kościół oblubienicę, która jest nową Jerozolimą zstępującą z nieba. I odtąd w dziejach świata chodzi już tylko o to, aby to zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i wtedy nastąpi kres. Czyli to jest coś, co się dokonało, ta moc zmartwychwstania, która się okazała, musi zostać w jakiś sposób rozniesiona przez Kościół, przez apostołów i uczniów, aż na krańce ziemi, aż wszystko zostanie całkowicie przemienione. To jest, powiedziałbym, wizja, no, która była wielkim szokiem dla egzegetów i to zostało ta pierwszego książka właśnie Apokalipsa Prima Edopo w 1980 roku. Potem 20 lat później mniej więcej była druga wersja Corsiniego, której pewne rzeczy zostały troszkę poprawione i uzupełnione. I wreszcie jest książka, która wyszła rok temu, którą także przeczytałem dla was, ucznia Corsiniego, salezjanina, Australijczyka, obecnie profesora Oxfordu Wydziału Teologii, Francisa Maloney, która jest też bardzo piękną egzegezą Apokalipsy właśnie w duchu tej idei Corsiniego. Zobaczę, teraz wam krótko opowiem
najlepiej to pokazać, jaki jest w ogóle plan apokalipsy, o co w niej chodzi. Więc najpierw jest wstęp. Którym pierwsza część najprawdopodobniej chodzi od kompetentnej władzy apostolskiej. Tu jest właśnie taka rzecz, że tutaj jakby Kościół, a widać, że jest to władza, która mówi o tym, że to Słowo jest Słowem Bożym. Po prostu, tu już jest taka rzecz, kim jest autor tej księgi, nazywamy go świętym Janem Ewangelistą, czy świętym Janem Apostołem. Najprawdopodobniej według tego, co wiemy w tej chwili, nie jest to Jan syn Zebedeusza. Ale że otrzymał tytuł apostoła, to wcale nas nie musi dziwić, dlatego że święty Paweł też nie był jednym z dwunastu, a jest nazywany jak najbardziej apostołem. Może potem jeszcze sobie o tym podyskutujemy, kim mógł być ów Jan. I tutaj od razu mówię, że starożytne świadectwa jednoznacznie nie mówią, że był to syn Zebedeusza. Owszem, istnieją też inne źródła i pewne wypowiedzi, które wskazują na coś innego. I to jest... na pewno był to ktoś szalenie powiązany z apostołem Andrzejem, bo to wiemy ze źródeł z tak zwanego kanonu Muratoriego i wiemy także z Ewangelii. Że właśnie ten uczeń i Andrzej, oni właśnie przychodzą do świętego Jana Ewangelisty, który wskazuje na Jezusa, mówiąc, to jest baranek Boży. I także przy samym końcu się zjawia ta sama para przy cudownym połowie ryb. I oprócz tej pary są jeszcze wymienieni synowie Zebedeusza. Tak jakby chodził o kogoś innego. W każdym razie jest to bardzo ważne, że zarówno Ewangelia świętego Jana, jak i Apokalipsa mają teksty, w których kompetentna władza apostolska mówi, to jest tekst natchniony, to jest Słowo Boże. Gdyby to... To jest tak jakby to był ktoś, kto wywoził się spoza kręgu dwunastu, ale byli tacy apostołowie, którzy mówią, którzy poświadczają autentyczność tego, co on pisze. No i jest wprowadzenie autora i następnie mamy właśnie wizję Jezusa zmartwychwstałego, który jest przedstawiony w formie symbolicznej, jak pewien przenikliwy komentarz mówi, ma strój arcykapłana, ale arcykapłana, który przystępuje do składania ofiary w dniu święta Jom Kippur, w szacie, nie w tej pięknej szacie, z efodem jeszcze tam różnymi innymi, tylko w prostej lnianej szacie przepasanej złotym pasem. No i potem mamy jeden z najważniejszych fragmentów i najbardziej komentowanych, to są listy do siedmiu kościołów. Właśnie odkrycie egzegetyczne Corsiniego między innymi polega na tym, iż on zauważył, że każdy z tych siedmiu kościołów Apokalipsy reprezentuje inny okres historii świętej Izraela. Efes to są czasy pierwszych ludzi i patriarchów.
tam jest mowa o drzewie życia, o raju. Jest następnie Smyrna. Nawiązuje do niewoli egipskiej. No ja poproszę, żebyś jednak nawiązał do niewiasty obleczonej w słońce. Znamy wszystkich rozumiem. Znaczy, chodzi o to, że tak, że każdy z tych etapów historii świętej, każdy z tych miast wskazuje i zapowiada pewien wątek tego, co się będzie działo dalej w Apokalipsie. I czemu to jest ta niewiasta obleczona w słońcu? No bo to jest ta niewiasta z trzeciego rodzaju, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, na początku. I tam właśnie mówi się o tej pierwszej miłości, która została utracona. Że owszem, potem człowiek może się bardzo starać iść za Bogiem, tak jak Abraham i patriarchowie, ale to nie jest już ta miłość. Tej ufności, jaka była na początku, nie ma. To zresztą widać, że Abraham też się boi tego Boga, usiłuje jakoś przekombinować. Bóg mu mówi, że będzie miał syna, ale on myśli sobie, no to jest niemożliwe, to ja może sam się o tego syna właśnie postaram z niewolnicy, skoro Sara mi nie może go dać, co jest przyczyną dalszych kłopotów. Właśnie widać tutaj, że tej pierwszej miłości nie ma już, mimo że ci patriarchowie robią dla Boga tak wiele, jakby się wydaje, są tak bardzo wierni. To jest po prostu niesamowite. I ten właśnie list zapowiada także właśnie ten obraz, ale potem będę mówił czemu. Ta niewiasta obleczona w słońce. Będę o tym mówił właśnie, jakie są symbole apokaliptyczne. Smyrna nawiązuje do niewoli egipskiej, bo tam są wszyscy prześladowani, ale Bóg mówi, że wasze cierpienie będzie trwało tylko 10 dni. 10 to jest w Apokalipsie liczba czegoś, co się wydaje wielkie, a w sumie nie jest aż takie wielkie. O, jakbym powiedział, że sprawia wrażenie, że tego jest dużo, a tak naprawdę nie jest tego wiele. Że to jest wielka siła, smok, który ma tych rogów tam 10, ale to nie jest taka wielka siła. No, właśnie. I tutaj jest mowa o smoku. To smok to jest ktoś, kto właśnie prześladuje naród wybrany, tak jak faraon, to jest obraz diabła, tak? Właśnie tam jest mowa, że diabeł was w więzieniu trzyma. To jest zapowiedź. Potem mamy Pergamon. To jest obraz czas wędrówki przez pustynię. No i tutaj jest też mowa o próbach, jest mowa o mannie, o właśnie jest mowa o mannie. Jest mowa o tym, że ktoś się złożył świadectwo. No, potem mamy list do Tiatyry, to jest okres panowania królów izraelskich i zapowiedź fałszywego proroka. Który potem się zjawi w rozdziale 13 Apokalipsy. Chodzi o prorokinię Jezabel, która zwodzi wiernych tamtego właśnie kościoła w Tiatyrze, a ty ją tolerujesz, mówi. No, ta właśnie królowa Jezabel, pogańska królowa, która się panosiła w Izraelu i wprowadzała kult obcych bogów, a Izraelici to wszystko grzecznie tolerowali. Właśnie. I potem jest Sardes, który mówi o tym, że masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest ten letarg, który poprzedza niewolę babilońską. To jest czas działania proroka Jeremiasza, który tam działa i który po prostu chce tych ludzi obudzić w jakiś sposób, ale niestety jest już za późno.
I to jest, przywołuje obraz śmierci, która też jest wszechobecna w pewnych obrazach apokaliptycznych. Kościół w Filadelfii to jest obraz powrotu Izraela z niewoli babilońskiej, odbudowy Jerozolimy, odbudowy świątyni. Tam w tym liście jest mowa o nowej Jerozolimie i o tym, że uczynię Ciebie filarem w świątyni mojego Boga. To jest wspólnota mała, która ma pewne problemy, wydaje się być przerażona, tak jak ci wszyscy Izraelici, którzy wracali z niewoli babilońskiej, zastawali ruiny Jerozolimy i byli, no po prostu się zniechęcali bardzo szybko. Wydawało się, że nic nie mogą, no ale właśnie ten list mówi, ty jesteś mało, ale możesz wiele. Właśnie. I wreszcie mamy najbardziej dramatyczny list do kościoła w Laodycei. To chodzi o czasy Nowego Testamentu, czasy przypowiadania Jezusa Chrystusa, który puka do drzwi tych ludzi, a oni mówią, po co ty nam jesteś potrzebny? My wszystko mamy, my wszystko wiemy. Tak jak ci ludzie. Tak jest, oni są, ci w Laodycei byli oczywiście bardzo bogaci, ale ci uczeni w piśmie pojedli wszystkie rozumy w tym momencie. Oni powiedzieli, czy prorok wywodzi się z Galilei, czy ty nas będziesz pouczał, skoro myśmy już Mojżesza przyswoili całkowicie. To jest coś po prostu dramatycznego i Pan Jezus mówi, tobie się wydaje, że jesteś bogaty, a ty jesteś nagi. Ty nie masz nic i tego bogactwa zostaniesz pozbawiony. To jest coś niesamowitego, że te wszystkie listy, które mówią, które są medytacją świętej historii Izraela od czasów ogrodu Eden, aż do przyjścia Chrystusa, są medytacją, ale równocześnie się odnoszą do realnych problemów ludzi, którzy żyją w tych miastach, do życia tych gmin, które tam są. To jest identyczna metoda pisania jak u proroka Ozeasza. Może sobie przypominacie, Ozeasz miał żonę, która była mu niewierna i Bóg każe mu ją wziąć ją do siebie po okresie pewnej próby, ale chcę przygarnąć z powrotem do siebie. I kiedy o tym wszystkim Ozeasz opowiada, to w pewnym momencie nie za bardzo wiadomo, czy on opowiada o swojej żonie, czy on opowiada o Izraelu, który uciekł od Boga, jest mu niewierny i teraz Bóg chce go z tę niewierną małżonkę z powrotem przygarnąć do siebie po okresie próby. I tak właśnie są pisane te listy. To jest po prostu coś genialnego. To jest coś po prostu genialnego. I jak pisze święty Paweł, bo to się stało wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas. To jest list, pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Jest mowa o tym, że ci Izraelici szli przez pustynię, przeżywali próby, nie mieli wody, nie mieli co jeść, tam Bóg im dawał, oni się buntowali, ale Pan Bóg w dalszym ciągu ich prowadził dalej i pisze, to się stało wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas. I mędrzec Starego Testamentu, Kohelet pisze, to co było jest tym co będzie, a to co się stało jest tym co się znowu stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Po prostu te listy mówią o tym, że cała historia święta Izraela, to co się przydarzyło, to nie jest przeszłość.
to jest to, czym Kościół żyje i czym będzie żył dalej. Bo to są listy do kościołów chrześcijańskich, a nie do Żydów, którzy sobie medytują swoją świętą historię. To są listy do kościołów chrześcijańskich, którzy mają zrozumieć w pełni, co się im przydarza. Mówią, tak, wam się przydarza to samo, co wtedy, kiedy Izraelici szli przez pustynię, byli próbą poddawani. Wam się przydarza to samo, co pierwszym ludziom w raju. Wam się przydarza to samo, co tym ludziom, którzy nie czuwali, dali się uśpić i przyszedł wróg. Przyszli Babilończycy, nie czuwali nad swoją wiarą, nad swoim sercem. Albo wreszcie jak ci faryzeusze umęczeni w piśmie, którzy nie przyjęli Mesjasza, który pukał do ich drzwi i który chciał im dać wszystko, ale oni po prostu stwierdzili, że go nie potrzebują. To wszystko się dzieje i to się nie dzieje w sensie chronologicznym. Patrzcie, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to są kolejne kroki historii świętej Izraela, ale równocześnie to się dzieje w tym samym czasie dla tych siedmiu chrześcijańskich kościołów. To nie jest po kolei. To wszystko może się dziać w różnych chrześcijańskich kościołach jakby równocześnie. I to jest także metoda egzegezy całej Apokalipsy. Apokalipsa jest refleksją nad historią świętą, też właśnie od stworzenia świata, stworzenia człowieka aż do przyjścia Chrystusa, ale to wszystko jest po to, żeby Kościół zrozumiał to, co się z nim dzieje i może się dziać. I teraz mamy, że tak powiem, zasadniczą część Apokalipsy. To jest właśnie ta część druga. Rozdział 4 i 5 to jest wizja nieba. Już będę mówił bardzo krótko o tym, bo wszystko prawie wynika z tego, co już wam powiedziałam do tej pory. Pierwsza to jest wizja tronu Bożego, chodzi o stworzenie świata i następnie wizja baranka Bożego, którym chodzi o odkupienie. I są trzy symbole. Pierwsza to jest tęcza, przymierze, które Bóg zawarł z Noem. Druga to są gromy i błyskawice wokół Bożego tronu. Rozdział 4, nawiązanie do przymierza synajskiego i baranek. Jakby zabity, ale żyjący, to jest Nowy Testament, to jest ofiara paschalna Jezusa Chrystusa. Chodzi o trzy przymierza. No nie jest tak, jak ktoś napisał w komentarzu, że ta wizja z 5 rozdziału Ewangelii Świętego Jana to jest zmartwychwstanie, że to jest wizja zmartwychwstania oczami nieba. No nie, nie. Jezus Chrystus jest zawsze taki sam. Jak mówi Księga Apokalipsy, jest taki fragment, który jest niestety w Biblii Tysiąclecia przetłumaczony na opak. Ale on mówi o tym, że ten baranek jest zabity od założenia świata. To oznacza tyle, że druga osoba Trójcy, Syn Boży, jest tym, który jest gotów oddać życie za swoje stworzenie, które błądzi, które od samego początku on jest właśnie taki.
jak pisze właśnie, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki zawsze jest taki sam. To jest właśnie ten baranek zabity, baranek stojący jakby zabity, który poświęca się za swoje stworzenie, bo tak jest Bóg, taka jest Jego miłość. I tak jest nowe przymierze, przymierze ostateczne. No i teraz mamy właśnie w następnej części Apokalipsy mamy trzy cykle. Siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz. I to jest, proszę was, nie coś, co następuje jeden po drugim, ale to jest ta sama historia opowiedziana trzy razy na trzy różne sposoby, posługując się zupełnie innymi obrazami, ale mówi dokładnie to samo. Ja właśnie na podstawie komentarza Corsiniego i jeszcze tam paru innych narysowałem sobie taką tabelę. Ta tabela to jest moja, nigdzie nie znajdzie się, nie przepisamy, chociaż ona się opiera na komentarzach. Ja tak nazywam, tak pół żartem, pół serio, taką apokaliptyczną tablicą Mendelejewa, bo zanim nie powstała tablica Mendelejewa, no to chemia właśnie wyglądała tak, jak wyglądała. Każdy sobie tam tworzył jakieś swoje własne teorie na ten temat. Kiedy powstała tablica Mendelejewa, wszystko nagle się uporządkowało i chemia się stała zrozumiała. I przynajmniej dla mnie, kiedy sobie to wszystko napisałem, pewne rzeczy stały się bardzo jasne i Apokalipsa przestała być aż tak strasznie tajemnicza. Więc co jest w tych trzech cyklach opowiedziane? Te trzy cykle, no to możemy znaleźć na przykład u proroka Daniela między rozdziałem 7 a 12 jest opowiedziana czterokrotnie, nawet nie trzykrotnie, historia profanacji oczyszczenia świątyni jerozolimskiej w czasie powstań machabejskich, też w bardzo różnych obrazach, wizjach. Ale to jest trzy razy, czy nawet cztery razy to samo. I tutaj mamy też taką rzecz. Mamy taki element, jak wkroczenie na świat grzechu, i sił ciemności. To się dzieje na początku świata, kiedy Bóg stworzył wszystko dobre, ale siły ciemności i grzechu ten świat opanowały. Potem jest wizja losu ludzi pod władzą grzechu i diabła. Jest to okrutny los i na tym się koncentrują poszczególne obrazy z tych trzech wizji. Potem następuje wizja pierwszego przyjścia Chrystusa i odkupienia. Wreszcie jest wizja kary na bezbożnych i ocalenie wiernych przed karą. Ta kara na bezbożnych to jest to, co Pan Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy. Spadnie na was krew wszystkich proroków, którzy byli zabici w tym mieście. To jest opowiedziane w Ewangeliach synoptycznych i o tym jest spora, są pewne fragmenty, które do tego nawiązują. Potem jeden z najpiękniejszych fragmentów Apokalipsy mówi o tożsamości i misji uczniów Chrystusa i w dawnym przymierzu, i w nowym. Bo co ciekawe, święty Jan, za świętego Jana, ci wszyscy święci ludzie, którzy żyli w przymierzu pierwszym, w Starym Testamencie, ci wielcy mężowie Boży, prorocy święci, oni byli uczniami Chrystusa. Chociaż go nie widzieli, ale otrzymali taką łaskę, że szli za nim. I jest to po prostu
dosyć zaskakujące dla nas, ale sobie potem może wyjaśnimy te wszystkie symbole i to się stanie jaśniejsze. I wreszcie jest taki wątek, gdzie chodzi o koniec kultu świątynnego i ustanowienie nowego kultu, który jest kultem eucharystycznym. Teraz właśnie jak to się ma w tych poszczególnych cyklach. Wizja czterech jeźdźców. Ci cztery jeźdźcy według koncepcji Corsiniego to są cztery elementy, na które składa się natura ludzka. I oni zostali wysłani, chociaż to nie jest już od Corsiniego, ale ja już mówię, jest trochę inny, przez jak gdyby czterech głównych aktorów apokalipsy. Jeździec pierwszy, biały, to jest wysłannik Chrystusa. W ogóle obraz czterech jeźdźców pochodzi z pierwszego rozdziału Zachariasza. Tam chodzi o to, że to są wysłannicy Boga, którzy z czterech stron świata zwołują wygnańców, żeby powrócili po niewoli babilońskiej. Ten obraz czterech jeźdźców jest tutaj wzięty przez świętego Jana w troszeczkę inny sposób. Cztery to jest zawsze symbol ziemi, prawda? I tu albo symbol stworzenia. I pierwszy biały jeździec to jest wysłannik Chrystusa. To jest człowiek, który ma panować nad ziemią, dlatego trzyma ten łuk i zwęty cięża. Potem jest wysłannik diabła, wysłannik smoka koloru czerwonego, który przynosi śmierć i zabija, bo diabeł jest zabójcą od samego początku, jak mówi Pan Jezus. I człowiek, który miał być święty, staje się mordercą, co widać na początku księgi rodzaju Kain, który zabijał. To jest coś, co ten. Potem wreszcie mamy wizję trzeciego jeńca czarnego, to jest wysłannik bestii, która też jest czarna, bo ma kolor pantery, jak się o tym dowiemy w rozdziale 13. I ona, ten jeździec trzyma w rękę właśnie nie wagę, jak wszyscy sądzą, ale jarzmo. Greckie słowo dzygos w zasadzie oznacza jarzmo, a tylko czasem wagę, bo to jest jarzmo wagi, no. I to jest to jarzmo, którym bestia trzyma całą ziemię. To jest mowa o tym, że człowiek, który miał być dobry, staje się ciemiężcą dla swoich braci. I wreszcie czwarty jeździec koloru blado-zielonego, to jest śmierć, która mówi, że człowiek, który był stworzony do nieśmiertelności przez swój upadek, staje się śmiertelny. To są ci czterech jeźdźcy. Więc człowieku jest wielka świętość, a równocześnie jest w tym człowieku wielki upadek. I to jest tajemnica właśnie istoty ludzkiej. No i potem mamy właśnie tą wizję strasznego losu ludzi pod władzą grzechu i diabła. Wizja zabitych świadków słowa, którzy po prostu są masakrowani. Oni są świadkami świętości Boga i z tego powodu zostały masakrowani. Potem następuje przyjście Chrystusa, wizja baranka i wreszcie jest mowa o wybawieniu tych, którzy są wierni. Najpierw jest mowa o tym, że są pieczętowani. To jest wizja z księgi Ezechiela z rozdziału 9, kiedy prorok widzi wszystkich sprawiedliwych w Jerozolimie, którzy są pieczętowani przez aniołów literą Taf. To jest ostatnia litera hebrajskiego alfabetu. To są ci, którzy mają ocalić z pożogi i zagłady Jerozolimy przed niewolą babilońską. Ja już tutaj uprzedzam właśnie, że jest to symbol 144 tysiące
chodzi tutaj, ale potem to wyjaśnię dokładnie, chodzi tutaj o wszystkich wiernych Żydów, na razie przymierza pierwszego. A potem jest wielka ilość, zupełnie niepoliczona ilość tych, którzy opłukali swoje szaty w krwi baranka. I to jest obraz wszystkich chrześcijan, tych, którzy rzeczywiście poprzez działanie sakramentów właśnie ten obraz opłukania swoich szat w krwi są, że tak powiem, godni tego, żeby przystąpić do Bożego tronu. I na sam końcu mamy koniec świątynnego kultu i ustanowienie nowego kultu. To jest ta półgodzinna cisza. To jest ta cisza zburzonej świątyni, zburzonej Jerozolimy. Jak mówi prorok Amos, że jeżeli będziecie tak zbuntowani przeciw mnie, wtedy wielka cisza, mnóstwo ciał i tam jeszcze tam coś. W każdym razie to jest niewątpliwe nawiązanie do tego i aniołowie, którzy rozrzucają żar tej właśnie świątyni, w której ogień wygasł, ten święty ogień przed świętym świętym, na całą ziemię. To jest obraz, możemy to uznać, wylania Ducha Świętego na całą ziemię, dzięki temu, że świątynia przestała istnieć, ta ziemska, to z tej świątyni w niebie, do której wstąpił Chrystus, następuje rozlanie żaru na całą ziemię. I to jest ten nowy kult. No i teraz, jeśli mamy te siedem trąb, to jest troszeczkę łatwiej może, no bo tam jest najpierw mowa o tym, jak siły ciemności uszkadzają dzieło stworzenia. Tam jest mowa o tym, że trzecia część ziemi, trzecia część traw i tak dalej, wód została zatruta i tak dalej. To jest obraz tego, że dzieło stworzenia w wyniku upadku człowieka także zostały w jakiś sposób uszkodzone. I te, potem te siły ciemności dręczą samego człowieka. I potem jest wizja anioła, który ma cechy boskie, dlatego że on ryczy. Żaden normalny anioł nie ryczy, ale prorok Amos mówi: Jahwe na Syjonie ryczy. Tak, tak mówi. Więc on ma cechy boskie i to jest Chrystus jako anioł przymierza, no właśnie, który potem powołuje Jana na proroka i tak jak prorokowi Ezechielowi każe jeść książeczek. To jest bardzo ciekawe, że to właśnie tak jak prorok Ezechiel był w ten sposób powołany, bo on kiedy zjadł ten zwój, to musiał potem opowiedzieć o tym, że Jerozolima zostanie zniszczona, świątynia będzie zburzona, ale koniec księgi Ezechiela to jest odrodzenie świątyni, odbudowa w nowej formie i w nowym kulcie. I Jan otrzymuje taką samą. Więc możemy się spodziewać, że to, co on ma do powiedzenia, jest bardzo podobne do tego, co miał kiedyś do powiedzenia Ezechiel. No i potem jest mowa o tej karze, no to jest mierzenie wewnętrznego dziedzińca z świątyni, zapowiedź kary dla dziedzińca zewnętrznego. Znaczy ci wszyscy wierni Bogu, którzy tam w tym poprzednim cyklu są pieczętowani, właśnie pieczęcią Boga i w ten sposób ocaleją, to tutaj są w innym obrazie gromadzeni na wewnętrznym dziedzińcu niebieskiej świątyni. Są blisko Boga, a ci, co są na zewnątrz, chociaż też się Żydami mienią, no to po prostu oni giną. No i potem jest wspaniała wizja dwóch świadków ich misji. To jest synteza działania wszystkich prawodawców i proroków Izraela, wszystkich wielkich, świętych mężów.
No i w końcu kończy się to na zapowiedzi panowania Chrystusa, otwarcie się nowej świątyni w niebie, ukazanie Arki. Arki, która zaginęła w czasie niewoli babilońskiej, którą jakoby Jeremiasz miał gdzieś ukryć, ale mówił, że ta Arka znowu, to jest napisane w drugiej księdze machabejskiej, ona znowu będzie dana ludowi Bożemu, kiedy Bóg okaże nad nim swoje miłosierdzie. I właśnie ta Arka się ukazuje na samym końcu drugiego cyklu siedmiu trąb. Teraz jeśli chodzi o te siedem czasz, to jest ten cykl jest skonstruowany troszeczkę inaczej. Tam pewne rzeczy są wszystkie te sześć elementów tam jest, ale nie dokładnie w takim samym porządku jak w dwóch pierwszych cyklach. Najpierw mamy początek dziejów, czyli wizję niewiasty prześladowanej przez zbuntowanego smoka. Możemy sobie powiedzieć, kim jest ta niewiasta apokaliptyczna, więc na pewno jest to ludzkość, jaką stwarza Bóg w pierwotnej niewinności. Dlatego, że jest obleczona w słońce, blask chwały Bożej. Ale pierwszy znak tego, że jest coś nie tak, to jest, że rodzi w bólach. No bo właśnie to, że rodzi w bólach, to jest nawiązanie do trzeciego rozdziału Księgi Rodzajów, kiedy właśnie jest to przekleństwo, spada na niewiastę, będziesz rodzić w bólach. Więc na sam ten upadek jest już tak właśnie, ale ta niewiasta rodzi Mesjasza mimo wszystko. I właśnie z tego powodu nie mylą się ci, którzy twierdzą, że to jest obraz Matki Bożej, bo to przez nią przyszedł Mesjasz. To ona jest jego matką. Fakt, że to było tysiącach lat bólów, których ludzkość powoli dochodziła do tego, aby mogła spośród tejże właśnie ludzkości zostać powołana do życia Matka Boga. To był długi, bolesny poród. Tak można by to przedstawić. I teraz właśnie ta niewiasta jest prześladowana przez diabła, który się zbuntował przeciw Bogu i która nie chce do tego doprowadzić, aby ten poród miał miejsce. Chce ten smok, ten lud Boży zniszczyć. Więc ja mówię, są tacy, którzy mówią, ale to jest obraz nie tam Izraela, czy początku ludzkości, nawet czy Matki Bożej, to jest obraz Kościoła. Mówię, tak, to też jest możliwe, bo to jest jak gdyby odczyt tego obrazu dla Kościoła. Bo Kościół wie też, że jest ludem Bożym, że promieni chwałą Bożą, że ma matkę i że w związku z tym na pewno będzie przez smoka prześladowany. Więc tylko mówię, to już jest taki drugi poziom interpretacyjny. O. To jest tak jakby, no, właśnie jak w listach, no, siedmiu kościołów, pierwszy poziom interpretacyjny jest historia święta Izraela, na przykład niewola egipska, a z drugiej strony mamy tę gminę w Smyrnie, której się mówi, patrz na to, co się wtedy działo i postępuj tak jak oni, czekaj na Boże wybawienie, ale w mocy zmartwychwstania, której ci ludzie jeszcze nie mieli, ale wy już ją macie. To jest jak gdyby drugi poziom interpretacyjny. No i potem mamy tą wizję bestii, która się pastwi, no to właśnie ten straszny los ludzi pod władzą grzechu i diabła. I w końcu mamy przyjście Chrystusa, to jest wizja Syna Człowieczego i Jego ofiary.
to jest w rozdziale 14. Ja potem, jak przejdziemy do tych trudnych symboli, to może coś więcej powiem na ten temat. No jest bardzo dużo na temat kary, na bezbożnych i ocalenie wiernych przed karą. Więc jest, jest tam wizja tych, którzy śpiewał pieśń Mojżesza i Baranka na początku rozdziału 15, to jest pieśń ocalonych. No i potem jest zapowiedź kary na czcicieli bestii, no i wreszcie chodzi też o wylanie tych siedmiu czasz na ziemi Izraela i bezbożne miasto. Tutaj chodzi o te obrazy wylania czas z rozdziału 16 nawiązują do plag egipskich. Lud Boży, muszę się napić czegoś. Właśnie ci, którzy Mesjasza nie przyjęli, którzy go odrzucili, są i gnębią w straszny sposób tych, którzy go przyjęli, są karani przez Boga dokładnie tak jak Egipcjanie kiedyś za czasów wyjścia. I to jest właśnie przedstawione, zwłaszcza w tych wylaniu pierwszych czterech czasz. No i potem mamy właśnie wizję pewnego zaślepienia i pojawia się obraz bitwy Harmagedon. Właśnie Harmagedon to jest po hebrajsku wzgórze Megiddo. No to jest miejsce wielkiej klęski, która spotkała króla Jozjasza, który chciał zagrodzić drogę armii egipskiej, która szła na pomoc Niniwie, no i poniósł tam straszną klęskę i sam umarł potem. To jest właśnie obraz tej klęski, która czeka Jerozolimę i całe jej właśnie przywództwo, które jest dokumenty ślepotą nieuleczalną. No i wreszcie jest obraz, tożsamość, misja uczniów Chrystusa, jest ten przepiękny obraz tych 144 tysięcy wybranych, które adorują Baranka w niebie. To jest obraz reszty Izraela, którzy śpiewają pieśni, które nikt im nie potrafi zaśpiewać, które idą za Barankiem tam, gdzie on idzie. To jest wielki hołd oddany przede wszystkim właśnie wielkim mężom i świętym pierwszego przymierza i przez jak gdyby na drugim poziomie lektury także wszystkim wielkim wyznawcom Kościoła poprzez właśnie ten obraz. No i potem mamy też obraz poświęcenia nowej świątyni w niebie. Jest to dosyć krótki tekst. Świątynia, która się napełnia dymem, także nikt nie może do niej wejść. To jest oczywiście wzięty obraz z konsekracji świątyni jerozolimskiej. To o tym czytamy w Księgach Królewskich, Księgach Kronik, a także w czasie konsekracji namiotu przymierza na pustyni, właśnie kiedy Mojżesz dokonuje tego poświęcenia, no to właśnie ten dym wtedy w świątyni wypełni. To jest właśnie środkowa część Apokalipsy. Bo teraz to już będzie bardzo szybko, bo tu już jest mowa, jakie są skutki ofiary Chrystusa, o której no chyba jest mowa najlepiej właśnie w rozdziale 14. Tam jest ten, ta ofiara Chrystusa jest takim najbardziej przemawiającym do nas słowach opisana. Pierwszym skutkiem właśnie złożenie ofiary przez Chrystusa, zniszczenie bezbożnego miasta Jerozolimy, które zabija proroków. A potem
jest ostateczne pokonanie wszystkich przeciwników Boga. Jest obraz Słowa Bożego, na właśnie białym koniu z mieczem, i którego szata jest także skąpana w jego krwi, i który zwycięża armię obu bestii. Następnie jest mowa o zwycięstwie Chrystusa nad diabłem, też bardzo taki symboliczny sposób, i wreszcie jest zwycięstwo nad śmiercią i sąd nad umarłymi. No to jest właśnie końcówka rozdziału 20, więc te trzy konie, prawda? Ten biały koń pokonuje te trzy pozostałe konie. Właśnie. No i potem następuje wizja nowego nieba i nowej ziemi, która zastępuje dawny świat, i wreszcie jest wizja nowej Jerozolimki, która jest małżonką baranka. To jest obraz Kościoła już całkowicie oczyszczonego z wszystkich grzechów, wszystkich niedoskonałości. Na samym końcu ta nowa Jerozolima zastępuje tę Jerozolimę, która została zniszczona. No i już na samym końcu, no to mamy tylko świadectwo Jana zawierające końcowe orędzie anioła. Potem jest wreszcie głos samego Pana Jezusa, który potwierdza, że to, co Jan napisał, jest prawdziwe i zapowiada swoje przyjście. I na samym końcu mamy świadectwo kompetentnej władzy apostolskiej, która jeszcze raz potwierdza prawdziwość objawienia. W pierwszych wierszach jest fragment, ale pierwsze wiersze zawierają błogosławieństwo dla tych, którzy słuchają tych słów, a ostatnie wiersze mówią o przekleństwie. To jest nawiązanie do Księgi Powtórzonego Prawa, do prawa, kiedy Mojżesz mówi, jeżeli będziesz słuchał tych słów, spotka cię błogosławieństwo, jeżeli nie będziesz słuchał, spotka cię przekleństwo. I to jest dokładnie to samo. Najpierw jest błogosławieństwo tych, którzy słuchają słów tego proroctwa, i przekleństwo dla tych, którzy chcą je przeinaczyć w jakiś sposób. No i to właśnie przyjdź, Panie Jezu, na samym końcu, ma ramata. Teraz jeszcze już w skrócie telegraficznym, bo jest już naprawdę bardzo późno. Czemu tam przycofnąłeś? Proszę? Już było. Przepraszam. Najważniejsze symbole, które mogą sprawić nam bardzo dużą trudność. Część już z wami omówiłem, no ale jeszcze są inne, które mogą sprawić dużą trudność. 24 starców, więc to są naczelnicy obu narodów wybranych, Izraela i Kościoła, sprawujących świętą służbę przy tronie Boga. Oni się w rozdziale 4 pojawiła, potem jeszcze w kilku innych miejscach. I to jest nawiązanie do 24 książąt kapłańskich opisanych w pierwszej księdze Kronik w rozdziale 24. Tam mamy takie kapłańskie rody, które właśnie, którym jest powierzony kult świątyni. Cztery żyjące istoty, które często są przedstawiane jako cztery ewangeliści w naszych kościołach, zgodnie z interpretacją świętego Cezarego z Avel z początku VI wieku, no jest to trochę naciągane. Bo tutaj tak, no przede wszystkim są to aniołowie, którzy się stworzeniem opiekują, bo tak są właśnie te cztery istoty żyjące przedstawiające się w księdze Ezechiela. Ale święty ojej,
się nazywał, z Lyonu, tak? Tak, no właśnie. On tak w swoim tym dziele Adversus Hereses te symbole interpretuje w przepiękny sposób i moim zdaniem trafił w sedno, że chodzi to też o misteria życia Chrystusa, w którym wszystko zostało stworzone. Człowiek to jest symbol wcielenia, wół to jest męka, bo to jest ofiarne zwierzę, lew to jest zmartwychwstanie, zmartwychwstał lew z pokolenia Judy, o czym jest mowa w Apokalipsie, i orzeł, no to jest w niebo wstąpienie, prawda? Pan Jezus się unosi. Jakby cały świat został stworzony przez Chrystusa i dla Niego, i te Jego misteria jak gdyby są czymś, na czym po prostu się utrzymuje całe stworzenie. To nie, że to się, że to były jakieś wydarzenia historyczne, bo ten właśnie baranek w niebie wczoraj, dzisiaj i na wieki zawsze jest ten sam. Teraz siedmiokrotnie zapieczętowany zwój, który baranek trzyma, no to jest wola Boga, czyli testament względem całej ludzkości, i tylko właśnie Syn Boży jest w stanie wykonać zapisane tam postanowienia. I zwój jest napisany po obu stronach. Najprawdopodobniej liczba 2 to mówi zawsze Izrael i inni, tak? Więc jedna strona zapisy zarówno Izraela, a druga dotyczy pogan. Teraz właśnie ten biały jeździec, czarny i zielonkawy, no to już wiemy, to już o tym mówiłem, symbol 144 tysięcy, bardzo opacznie interpretowany. Trzeba by od razu powiedzieć, że podniesienie do kwadratu w Apokalipsie oznacza szczególną część czegoś, co ten symbol oznacza. 12 nawiązuje do 12 pokoleń Izraela. Więc tu chodzi o naród wybrany. 144 to jest szczególna część narodu wybranego, czyli reszta Izraela. I 1000, Scott Hahn mówi, że tu chodzi o 1000 lat, które minęło od Dawida do Chrystusa. Niektórzy mówią, że być może także 1000 lat istnienia świątyni, tak, 1000 lat istnienia świątyni jerozolimskiej, bo ona była dokładnie poświęcona przez Salomona w roku 930, a została zniszczona przez Rzymian w roku 70. Więc tu chodzi o resztę Izraela, która funkcjonowała w czasach pierwszego przymierza, kiedy istniała właśnie świątynia. To jest hołd właśnie oddany tym wszystkim wiernym Izraelitom. 2 miliardy, no to znowu miliarda, czyli 10 tysięcy oznacza ogromną armię. To można sobie to znaleźć u Samuela, Daniela, tak. I miliard, no to znowu chodzi o jakiś szczególny rodzaj wojska, elitarne wojsko, no to chodzi o szatańskie wojsko, które atakuje, jedno atakuje Izrael, a drugie narody pogańskie, to jest w rozdziale 9. Teraz tak, liczba 1260 dni, albo w inny sposób 42 miesiące, albo 3,5 roku. No to jest symbol wzięty z księgi Daniela i to nawiązuje do okresu profanacji świątyni jerozolimskiej w czasie powstań machabejskich, ale symbolicznie to jest okres prześladowania i walki pogan z Bogiem. Więc kiedy w Apokalipsie mamy ten symbol, to chodzi o to, że to jest okres jakiegoś właśnie prześladowania. 666.
Także najbardziej znany symbol apokalipsy. No więc są trzy bardzo prawdopodobne wyjaśnienia. Jedno mówi, że to jest gemantria, który nawiązuje do cesarza Nerona. Po prostu jak się greckie imię Neron Kajsar, cesarz Neron, zamieni na spółgłoski hebrajskie, no to mamy nun resz waw nun kof ksany resz. I każda z hebrajskich liter służy także jako liczba. No jak to wszystko posumujemy, to mamy rzeczywiście 666. To możliwe, że niektórzy adresaci apokalipsy właśnie tak to przeczytali, ale z punktu widzenia Żydów ważne jest to, że to nawiązuje do pierwszej księgi królewskiej, bo to 666 jest wymieniana jako ilość otrzymywanego przez Salomona złota, po prostu taki trybut. Jest mowa o tym, że Salomon w ramach zebranych jakichś właśnie podatków otrzymywał te 666. Potem jak już stał się taki wielki, to po prostu oszalał. Myślał, że wszystko może i jest jak Bóg, no i oczywiście popadł w bałwochwalstwo bardzo szybko i skończył bardzo źle. To jest po prostu człowiek, który wziął się za Boga. No. To jest ta cyfra 666. I także jego tron miał tron o 6 stopniach z 2 poręczami i 12 lwami. No to w sumie 3-3-3. Znaczy, przepraszam, 6-6-6. Czyli to też by wskazywało na Salomona, który po prostu oszalał. Przestał po prostu wierzyć Bogu, bo uznał, że już sam jest tak potężny, że może sam się uznać za Boga. No i ta liczba właśnie 6 jest liczbą człowieka, bo człowiek został, zresztą autor Apokalipsy mówi, że 6 to jest liczba właśnie człowieka. Człowiek został stworzony w 6 dniu, no i teraz powtórzona 3 razy. Tam jak o Bogu się mówi, że jest najświętszy, święty, święty, święty. W języku hebrajskim można utworzyć najwyższy stopień przymiotnika, powtarzając go 3 razy. To jest jedna z możliwych form utworzenia formy najwyższej. No i to jest właśnie człowiek, który uczynił się Bogiem. To jest liczba 666. I teraz bardzo trudny symbol. Kiedy Chrystus, właśnie Syn Boży, przychodzi na ziemię, składa ofiarę, to krew, Jego krew wytryskuje na 1600 stadiów. No, tu już jest, to jest chyba najtrudniejszy symbol w Apokalipsie, ale go można wyjaśnić. 4 to jest liczba ziemi. Podniesiona do kwadratu oznacza szczególną część ziemi, czyli ziemię Izraela, ziemię obiecaną. 100 oznacza przeobfity plon. Właśnie Izaak, kiedy wszedł do ziemi Kanaan, mówi się, że zebrał stokrotny plon. Po hebrajsku właśnie mea shearim. Także ta słynna właśnie dzielnica ortodoksów Izraelu to nie jest 100 bram, o nie! Tylko to właśnie nawiązuje do Księgi Rodzaju, rozdział 26, wiersz 12, Izaak, który zebrał stukrotny plon. To mea shearim to jest stukrotny plon. Właśnie. Stadion to jest około 190 metrów, znaczy mniej więcej, różne greckie miasta miało, ale przyjmuję, że to jest mniej więcej tyle, więc 1600 stadiów to jest około 300 km, czyli odległość od Dan do Berszewy. Bardzo często się to powtarza w Starym Testamencie, to określenie, i wtedy cały Izrael od Dan do Berszewy. To jest mniej więcej 300 km, więc jak to należy
interpretować. Krew, którą przelewa Chrystus w wyniku swojej ofiary, pokrywa całą ziemię Izraela i wydaje stokrotny plon, czego nie były w stanie uczynić te właśnie tysiącletnie ofiary składane w świątyni. I potem jest mowa o tym, że w tej jego krwi jest zatopione, są konie, są, sięga aż po wędzidła koni. A te konie, no to jest nic innego jak nawiązanie do armii Faraona, którą pogrążyły fale Morza Czerwonego. Więc krew Chrystusa, krew ofiary Chrystusa topi tą właśnie straszną, diabelską konnicę opisaną w rozdziale 9 Apokalipsy. Niewiasta obleczona w słońce, no to już to wyjaśniłem, że to jest ludzkość, jaką Bóg stworzył przed obradkiem. Naród wybrany, który w bólach urodzenia wydaje na świat Mesjasza, no i wreszcie jako Maryję, jako córa Izraela i matka Mesjasza. Bestia wychodząca z morza. No właśnie, niektórzy twierdzą, że to chodzi tylko o Rzym, ale to jest symbol znacznie bardziej ogólny. To chodzi o wszystkie chyba wielkie mocarstwa, które prześladowały Izrael. Niektórzy tam liczą głowy tej bestii jako Cezarów rzymskich, no ale te ostatnie komentarze, które przeczytałem, sugerują, że to po prostu jest, że no nie da się po prostu jednoznacznie powiązać jakiejś tam głowy z odpowiednim władcą rzymskim. A możemy na to spojrzeć tak, że te 7 głów tych bestii, no to są te wszystkie wielkie carstwa. Więc tak, Egipt, Asyria, Babilon, Media, Persja, monarchie helenistyczne. No te, które właśnie prześladowały Żydów w czasie powstań mahomejskich. I wreszcie ta, która ma krótko pozostać, no niektórzy sądzą, że to chodzi o chimeryczną monarchię Heroda Wielkiego, który też był taką głową bestii, co tu dużo mówić. No a ta wielka bestia, która jest 7 głów naraz, no to jest Rzym. Bo to jest mocarstwo najpotężniejsze, jak gdyby, która ma siłę tych wszystkich pozostałych 7 naraz. I prawdę mówiąc, to tak było. No i teraz, kim jest ten fałszywy prorok, czyli bestia wychodząca z ziemi? No to jest fałszywy kult religijny na usługach imperiów. I można podejrzewać, to jest, powiem, że jest to interpretacja dosyć, powiedzmy, kontrowersyjna, która pochodzi od Corsiniego, ale Scott Ham na przykład za nią idzie. Więc to nie jest już taki całkowicie wymysł, że to chodzi o kult, że to chodzi o zdrajców arcykapłanów, którzy po prostu ten kult Izraela organizują w kolaboracji z tymi wielkimi mocarstwami, które Izrael prześladował. To było widać w czasie powstań machabejskich. Ci, jak ktoś przeczytał Księgi Machabejskie, to wie, o co chodzi. Tam jest mowa o tych zdrajcach arcykapłanach, którzy no po prostu postępowali w sposób no po prostu przerażający. A też jest mowa oczywiście o tych arcykapłanach, którzy z rzymską władzą kolaborowali i przy tym ciągnęli ogromne zyski. No i teraz czemu ta bestia właśnie wygląda jak baranek, a mówi jak bestia? No te dwa rogi właśnie, które ma ten fałszywy prorok. Najprawdopodobniej no to jest właśnie, jedno oznacza prawo, a drugie oznacza proroctwo. Cała siła religijnego kultu Izraela, która po prostu zostaje sprzeniewierzona i no po prostu to jest właśnie nierząd. No, po
prostu ten kult religijny się oddaje na usługi bestii w zamian za jakiś tam zysk, za ochronę. No i to jest taka po prostu przerażająca symbioza. Jak dzisiaj możemy powiedzieć, kiedy to, ten symbol odczytujemy już na poziomie drugim, no to jest kościół, który się układa z bezwzględną państwową władzą, więc no tak wygląda baranek, ale często przemawia bestia. No, niestety tak bywa. No i wreszcie ta wielka nierządnica, która siedzi na bestii, no to nie może być Rzym, bo bestia nie może siedzieć na bestii, tak? No więc właśnie. No to jest ta właśnie Jerozolima odrzucająca prawo i zabijająca proroków i prosperująca z łaski obcych mocarstw. I czemu ma władzę królewską nad królami ziemi? No bo jest miastem wielkiego króla, jak mówi psalm, i do niej ciągną corocznie ogromne rzesze ludzkie, obchodzić nakazane przez prawo święta. Jak wiemy, w Jerozolimie nawet w czasie święta Paschy potrafiło przybyć 2 miliony ludzi. Przynajmniej Józef Flawiusz podaje taką liczbę. To jest zupełnie niewykluczone, że tak było. W każdym razie to było miasto, które miało ogromną władzę, może nie nad władzę materialną, ale władzę duchową, zupełnie nieporównywalną z żadną starożytną świątynią, czy tej Artemidy Efeskiej, czy roczni w Delfach i tak dalej. No i wreszcie mamy oblubienica, małżonka, baranka, no to jest właśnie kościół, nowa ludzkość odkupiona i stworzona na nowo w wyniku ofiary Chrystusa i dążąca ku pełni chwały nowej Jerozolimy. No i teraz ostatni fragment. Ale ty, ja coś powtarzasz, tak, za każdym razem dajesz to, no dobrze, dobrze. Słuchaj, bo to jest po prostu tak, do czego można dojść, jak się ma niewłaściwy klucz interpretacyjny apokalipsy. To jest taki komiks, to no, może nawet jest fajne, żeby po prostu zapamiętać, co tam było. Ale tutaj autor właśnie tego rysuneczku z 1915 roku mówi, tutaj jest present age, czyli to, co jest teraz, a tu mówi future age, czyli to wszystko, co jest dalej tam w Apokalipsie opisane, to ma się przydarzyć Kościołowi. No i te interpretacje na przykład mówią o w samym środku Apokalipsy jest niewiasta obleczona w słońcu. Czy to już było, czy to już jest, czy to może jeszcze będzie? To jest po prostu, wszyscy mówią, aha, a tutaj będzie taka klęska, tu będzie siaka klęska, aha, taka już była, no to już wiemy, to się w tym roku zdarzyło, a to jeszcze jest przed nami, to trzeba się do tego wszystkiego przygotować. No, to oczywiście nie prowadzi do niczego, to prowadzi prosto do sekty. No ale tak powiedziałbym, że 90% interpretacji Apokalipsy, może nie katolickich, no to jest to właśnie. To jest tego typu rzeczy. No, w tym momencie, że coś się działo. No, najlepszy przykład, proszę bardzo, jest tam w rozdziale 8 Apokalipsy wielki anioł, który ciska gwiazdę piorun na ziemi i trzecia rzecz, część wód została zatruta. No to ktoś był taki mądry, kto po katastrofie w Czernobylu powiedział, ale po ukraińsku Czernobyl to jest piorun, tak? No więc Apokalipsa przewidziała katastrofę w Czernobylu. Więc to już się nie dzieje na początku dziejów. To już nie jest efekt właśnie upadku człowieka, grzechu, tego, że człowiek przez swoje pożądliwości tę ziemię tak eksploatuje, że
potrafi zatruć nad trzecią część wód, bo tak jest, tak jest. Wszyscy doskonale widzimy, co się dzieje. Tylko to jest jakiś okropny, po prostu zapowiedź okropny jakiejś katastrofy, do która albo już miała miejsce, to możemy powiedzieć, uff, to już nas nie czeka, no ale patrzmy, co teraz będzie dalej, do tych następnych rzeczy, to po prostu też się trzeba bać, bo tyle ich tam jest. No i bardzo proszę, jeżeli jakieś są jeszcze pytania, zdaje się, że znacznie czas przekroczyłem, ale nikt mnie nie przerywa.